Wszyscy was witamy, pięknie się kłaniamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy. Czy wiecie, dlaczego zgromadziliśmy się tutaj wszyscy razami? Jakie dzisiaj święto? Dlatego pozwolę sobie przytoczyć jego historię. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w 100. rocznicę powstania maskotki, czyli w 2002 roku. Wszystko jednak zaczęło się dużo, dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z jego towarzyszy postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent, ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwierzył w historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek. Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zrobienie imienia prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów. A to historia. A jaka jest dzisiaj? Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z was ma swojego ulubionego pluszowego misia. Może to być zupełnie bury miś. Odrobinę zapomniany, mieszkający w trudne na strychu, albo piękny i kolorowy, zamieszkujący dziecięce łóżeczko. Może to być zupełnie malutki misiok, którego nosimy na szczęście przy kluczach lub w portfelu. Wreszcie może to być jeden z wielkich i sławnych misiów, o których mówi się wszędzie i o których głośno nie ma w każdej części świata. Może to być miś, który posiada piękne, ważne imię ku czci pamięci zacnych przodków. A może to na nas misio wejdzie. 3, 4. Brawo! Czy każdy ma dzisiaj ze sobą swojego ulubionego pluszowego misia? Pokażcie. Super. Więc zaczniemy od porannej gimnastyki z misiem. Poruszamy się troszeczkę, a wy będziecie wykonywać takie same ruchy jak nasz gość. Stanie tutaj na środku. Mogę? Mogę? Dobra. W pierwszej kolejności będzie marsz z misiem uniesionym wysoko nad głową. Marsz, misiu, poradzisz sobie? Marsz z misiem uniesionym wysoko nad głową. Położycie sobie misia w ziemi, tak misiu? Tak, brawo, brawo. I dobrze, żeby każdy z was znalazł troszeczkę miejsca. Ktoś może być do przodu kawałek, tak żebyście mieli troszeczkę luzu. Ale misiu przed sobą. Będzie to polegało na tym, że będziemy biegać w połowie się z wysoko uniesionymi kolanami do góry. Misiu, dasz radę? Postaraj się. Kładziemy misia i biegamy w koło misia, wysoko odnosząc
Odbuduje korek, lecz trzeba korek.
No tutaj mnie pięć. Pięciu. Tak. Idziemy dalej. Idzie wam naprawdę świetnie, jak się mi podobało. Pytania są trudne. We mnie, w tobie, w każdym z nas. Puka równo raz po raz. No tutaj była pierwsza klasa. Serce. Tak, to jest serce. Gdy ładna pogoda, tak. Stoję w kącie skromnie. Zabra? Trzy. Uwaga, kto mnie ręka na górę. Trzy. Ale do tyłu. Do tyłu. Tak, tak, tak. Super, 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 super. Uwaga, trzy, cztery. Co to? Następny przewód. Trzy, cztery. Jak ty? Ale jak? Nie wiedzieć, ale jak wiedzieć? Brunatny, super! Brunatny. Tych wiedzieć jest dużo, ja bym to naprawdę. Wszystkie są podobne do siebie. Uwaga. Trzy. Jak nazywa się legowisko?
odpowiedzi nie wiem. Odpowiedzi, że jest najlepiej. Nie, w jakim kraju?
po kilku godzinach bezskutecznie pomógł. Jeden z jego towarzyszy postrzegł małego niedźwiadka i zaprowadził go do prezydenta. A ten, ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia Matka pelusi
ale tylko doznania. Gdy idziesz lasem, spotykasz go czasem. Ale nie, w lesie. Mam nóżkę i kapelusz. Tak. Odbudowuje korę, lecz trzeba korę. Dzień tak, z wielolatków jest tutaj. Tak. Gdy ładna pogoda, stoję w kącie skromnie. Za to, gdy deszcz pada, pamiętajcie o mnie. Tutaj chłopak wiedział, co to może być. Uwaga, decydująca zagadka.